Magda Wilk. Bartek Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. O czym dzisiaj? Dzisiaj dwa kółka, cztery kółka, czyli standardowo. Rajdy, wyścigi, czyli Formuła 1, Teddy Błażusiak. No i żużel narodowy. No to nie ma co zwlekać. Zaczynamy. Nie ma co zwlekać, zaczynajmy. Duże zmiany czekają kierowców, którzy rywalizowali w tym roku w rajdowym Pucharze Polskim. Czy to oznacza, że kierowcy teraz nie będą mieli się gdzie ścigać, ci, którzy ścigali się w RPP? Będą mieli. Likwidowany jest Puchar Polski, będą rajdowe, samochodowe Mistrzostwa Polski. Do tej pory tak, 160 km było, tak. Teraz będzie około 120. Były. Pierwszy dzień do 40, razem ze startem i odcinkiem testowym tego samego dnia. Następny dzień do 80 km OS-owych. Czyli z 3 dni robią się 2 dni rajdowe, co tak. Też trochę zmniejsza ilość pieniędzy, które trzeba wydać. Teoretycznie tak, mam nadzieję, że to będzie też i w praktyce. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądało też wpisowe na rajd, bo wiadomo, jeżeli chodzi o Puchar Polski, to też czasami było to takim decydującym motywem. No dobrze, ale to też spowoduje to, że będą musiały pojawić się zmiany na przykład w licencjach, no tak. Bo zupełnie z innymi licencjami jeździło się w RPP, z innymi w RSMP. Co teraz to oznacza dla kierowców? Ci kierowcy, którzy mają punkty do licencji R1, mając licencję R2 i ci, którzy mają licencję R1, mogą starać się o licencję R, tak jakby z automatu może być im przyznana, albo zostać z licencją RN. No ci, którzy mieli R-kę w RSMP, nadal mają tą R-kę, tak? Tak jest, ale zmiany będą dotyczyły również tych mniejszych rajdów. Okręgowych. Okręgowych, które będą się odbywały w całym kraju. I tam odcinek specjalny zostanie wydłużony z 5 do 7 km. Planowane jest wydłużenie tego odcinka pojedynczego, plus planowane jest wydłużenie całej trasy do 45 km OS-owych. Jeżeli przy tych samych kosztach chociażby wpisowego zostaną kluby, które organizują te rajdy, to myślę, że super sprawa. Zarówno dla osób, które mają licencję R2 do treningu, do nauki przede wszystkim, tak samo dla tych, którzy gościnnie występują już z licencją wyższą, bo po prostu mogą sobie podrenować. Tak czy inaczej, zmiany czekają nas spore. Liczymy na to, że zmiany na lepsze. Jak będzie, dowiemy się oczywiście w przyszłym sezonie. A póki co sprawdźcie, co w ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend działo się na rajdowych trasach w całym kraju. W niedzielę rozegrano KJTS Borg-Warner, 7. i zarazem ostatnią rundę Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego 2014 w konkursowej jeździe samochodem. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i jednocześnie w klasie K4 przypadło Grzegorzowi Soi i Sławomirowi Kołodziejowi w Mitsubishi Lancerze reprezentującym Automobil Klub Rzeszowski. Drugie miejsce zajęli Waldemar Chochołek i Marcin Trzeciak w Subaru Imprezie, których łączny czas był gorszy od zwycięzców o zaledwie 12 setnych sekundy. Na trzecim miejscu do mety dojechała załoga kolejnego w stawce Lancera Piotr Obarzanek i Jakub Mroczkowski. Klasę K3 wygrał Piotr Kudłacz i Dominik Przywara, startujący Hondą Civic. W klasie K2 triumfowali Dariusz Szczepaniak i Dawid Dziadosz w Hondzie Civic. Puchary za zwycięstwo w klasie K1 trafiły w ręce Przemysława Pomprowicza i Michała Marszałka. Rajd składał się z dwóch przejeżdżanych dwukrotnie prób, zlokalizowanych na terenie zakładu Borg-Warner, głównego sponsora imprezy. Na starcie stanęło 45 załóg. Na bialskim lotnisku odbyła się 6. runda walki finałowej o Puchar Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego 2014. W imprezie udział wzięło 28 zawodników. Trasa była bardzo wymagająca, liczyła niespełna 3 km i zawodnicy przejechali ją pięciokrotnie. Wygrał Artur Kulik przed Wiesławem Zagonem i Tomaszem Wasilewskim. W Bielawie i Piławie Dolnej odbyła się przedostatnia runda Dolnośląskiej Ligi Rajdowej. Do pokonania były 3 odcinki, przejeżdżane 3-krotnie. Jeden z odcinków to powtórzenie z pierwszego KJTS-u Bielawa. Dwa były zupełnie nowe, ale również na zamkniętych fragmentach dróg. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga Marcin Żarnowski-Wojciech Ozga przed Wirnikiem i Węgrzynowskim z Zawadzkim. Na 34. miejscu dojechała najwyżej sklasyfikowana kobieta Anita Brzyk. W sumie na starcie stanęły 73 załogi.
Automobil Klub Karkonoski był organizatorem DMO i konkursowej jazdy samochodem. Na starcie prawie 40 załóg, które ścigały się na 6 odcinkach specjalnych. W najliczniejszej klasie czwartej wygrał Maciej Jary z Marcinem Pienkosiem, przed Mariuszem Koziarskim i Mariuszem Kopcem. Na trzecim miejscu dojechali Mirek Kadłubek z Kubą Spiridoniukiem. Płynnie z rajdów przechodzimy do wyścigów, czyli Formuła 1. Co się działo? Coś słyszałem, że są takie wyścigi. Działo? Fernando Alonso przeszedł, no właśnie jeszcze nie wiadomo gdzie odszedł. Ale najważniejszym chyba spektakularnym newsem weekendu jest to, że Lewis Hamilton... Naprawdę? No myślę, że tak, bo tak generalnie nie było to dosyć pewne. Dla mnie bardziej spektakularnym newsem jest to, że Rosberg pojechał poza pierwszą dziesiątką. Od 6 lat. Nie wywalczył tego mistrzostwa po raz kolejny, teraz ma po raz drugi. Nie wróżono mu przyszłości w Mercedesie. A jednak. Ale wiesz, no, ale nie było wiadomo już kilka wyścigów wcześniej, kto jest tym mistrzem. Dobrze. Fakt, że Rosberg miał pecha. Miał. No ale no, niestety w tym sporcie nie wszystko zależy od kierowcy. Będąc sprawiedliwym, to Lewis Hamilton wygrał więcej wyścigów w tym roku i dlatego został mistrzem świata. Brytyjczyk Sam Bird z zespołu Virgin Racing został zwycięzcą drugiego w historii wyścigu Formuły E na ulicznym torze Putrajaya w Malezji. Sam Bird zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Malezji po starcie z drugiego pola. Kierowca Virgin Racing dojechał do mety przed Luką di Grassim i Sebastianem Buemim. Brytyjczyk awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Liderem pozostaje zwycięzca pierwszej rundy w Chinach, Luca di Grassi. Sebastian Loeb w zeszłym roku zakończył swoją rajdową karierę i rozpoczął starty w wyścigach WTCC. Wiele osób zastanawiało się, czy wróci. Citroen właśnie potwierdził, że Loeba zobaczymy w aucie WRC już w przyszłym roku. Powrót 9-krotnego mistrza świata do rajdowego auta będzie miał miejsce w trakcie słynnego rajdu Monte Carlo. Loeb, który w Monako już 7 razy stawał na najwyższym stopniu podium, zasiądzie w przyszłorocznej edycji za kierownicą dobrze znanego sobie DS3 WRC. Rajd Monte Carlo zacznie się 19 stycznia i potrwa aż 6 dni, rozpoczynając przyszłoroczny sezon WRC. Estończyk Ott Tanak obok Elfina Evansa będzie tworzył parę kierowców pierwszego zespołu Malcolma Wilsona w kolejnym sezonie rajdowych Mistrzostw Świata. 27-letni Ott Tanak zastąpi w M-Sporcie odchodzącego z WRC Mikko Hirvonena. Estończyk pełnił już rolę podstawowego kierowcy brytyjskiego zespołu w 2012 roku. Jego najlepszym wynikiem było trzecie miejsce w rajdzie Włoch. Mówiliśmy o 4 kółkach, czas na 2 kółka i chyba ulubieńca Bartka, bo Tadego Bożysiaka. No niestety... Nie zdobył 6 z rzędu Mistrzostwa Ameryki i Stanów Zjednoczonych w halowym enduro. Wygrał co prawda ostatnie zawody w Ontario, ale całej serii nie udało mu się zdobyć. Wygrał Cody Webb, który w zawodach w Ontario był drugi. No i nie wiem, czy traktować to jako porażkę. Wiesz co, po 5 latach dominacji to chyba przyzwyczaił się do tego, że jakby sukcesem jest z roku na rok, jednak jestem mistrzem. On musi mieć jakiś plan, że on sobie zrobił już rok przerwy i później znowu zrobi powiedzmy 6 lat z rzędu. No być może plan jego jest nieznany, znowu możemy tutaj do Wróżbity zadzwonić, tak znowu Bartek stawia. Wiadomo natomiast, że Teddy Bożysiak pojawi się w Gdańsku już 6 grudnia, no i motorsportowa Polska jest podzielona, bo część ta na 4 kółkach będzie na Karowej, a część ta na 2 kółkach będzie w gdańskiej Ergo Arenie obserwować zawody Super Enduro. I ja tak naprawdę nie wiem. Nie wiesz, gdzie jechać. Tak, jestem naprawdę na bardzo rozdarty. Ja będę na 4 i będą role podzielone. No to role są podzielone. Za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o... A, Bartek będzie jechał na skuterze. Przepraszam. O tym też powiemy, okej. Okay. Ale póki co zobaczy, co się działo w naszym kraju. To wytnie. Tadeusz Błażusiak wygrał ostatnią rundę AMA Enduro Crossu, która odbyła się w ten weekend w Ontario. Niestety do tytułu mistrzowskiego zabrakło mu 13 punktów. Błażusiak w Ontario wygrał swój wyścig kwalifikacyjny, wykręcił także drugi czas wieczoru
w walce o najlepszą bramkę startową. Finał przebiegał także po myśli Teddy'ego i już na początku wyścigu oplasował się w czołówce za zespołowym kolegą Taylorem Robertem i Coltonem Hackerem. Polak szybko skorzystał z okazji i wyprzedził rywali, by na pierwszym miejscu dojechać do mety. Na drugiej pozycji uplasował się Cody Webb, który ostatecznie zdobył tytuł mistrza AMA w Endurocrossie. To pierwszy tytuł dla Webba i jest on pierwszym od 5 lat zawodnikiem innym niż Teddy Błażusiak, który może poszczycić się takim wynikiem. Grand Prix na żużlu jest corocznym cyklem turniejów organizowanych od 1995 roku przez Międzynarodową Federację Motocyklową. W serii zawodów wyłaniany jest indywidualny mistrz świata. W sezonie startuje 15 stałych uczestników i jeden zawodnik z dziką kartą. W przyszłym roku udział ma zapewniony 3 Polaków. Wicemistrz świata Krzysztof Kasprzak, 8 w klasyfikacji końcowej Jarosław Hampel oraz Maciej Janowski, który awansował z Grand Prix Challenge. Tak zwaną dziką kartę na turniej w Warszawie otrzyma Tomasz Golob, indywidualny mistrz świata z 2010 roku. Na Stadionie Narodowym oficjalnie pożegna się z tym cyklem. Natomiast w Kamieniu Śląskim w motoparku Automaster odbyło się jesienne ściganie. Tutaj do rywalizacji przystąpiły 32 załogi, które ścigały się w 4 przejazdach. Zacznijmy od płci pięknej. W klasyfikacji generalnej najwyżej uplasowała się Anna Tkaczuk na miejscu 7. Miejsce znakomite, ale to był jedyny kierowca płci pięknej. Na podium w generalce znaleźli się Michał Schmidt z Jakubem Kraftem, przed Markiem Szpunarem z Dariuszem Polakiem, a na trzecim miejscu uplasowali się Jan Cebula z Markiem Kaczmarczykiem. Automobil Klub Tomaszowski organizował 10. rajd andrzejkowy, który był równocześnie 9. rundą Mistrzostw Okręgu Łódzkiego. W tej imprezie wystartowało ponad 40 zawodników. Do ostatniej próby trwała rywalizacja o zwycięstwo i ostatecznie pierwsze miejsce od drugiego dzieliło niespełna 6 sekund. Wygrał Adrian Wichłacz z Łukaszem Wilczkiem w Mitsubishi Lancerze przed Piotrem Żelisławskim z Arturem Krzewskim i Damianem Byczkowskim z Jakubem Przedborą. Na 23. miejscu najwyżej sklasyfikowana kobieta – Paulina Nowak, na 30. miejscu Anna Pyczyńska. W Piekarach Śląskich ścigano się za to w 3. piekarskim Rally Sprincie. Tym razem kierowcy, a było ich ponad 30, rywalizowali na zupełnie nowym terenie. 4 przejazdy jednego odcinka o długości 2 km. W najliczniejszej klasie pierwszej wygrał duet Przemek Menderek-Wojciech Lanc. O 33 sekundy wyprzedzili oni zespół Radosław Dziedzic-Patryk Mokrzycki. Na 3. miejscu Łukasz Pyzia z Tomaszem Pyzia. No i to by było na tyle w tym odcinku w Rum TV News. Niestety. Rajdy, wyścigi, dwa kółka, no i to, co działo się w całym kraju, też rajdowo, wyścigowo. Wszystko powiedzieliśmy, co było najważniejsze w miniony weekend. Tak. Zachęcamy Was do tego, żeby pojawić się na Karowej, to już 6 grudnia. Znaczy na Karowej, ale zachęcam do tego, żeby w ogóle przyjechać i oglądać rajdy w 3 miejscach. Przypomnę, Bemowo, STW Center i wyścigi konne. Mhm. Natomiast co jest fajne, w piątek odcinek testowy, bezpłatny, można sobie oglądać, bo niestety sobota jest już taka biletowana. A wszystkich, absolutnie wszystkich zachęcamy do tego, żeby w niedzielę pojawili się na trasie motocyklowych Mikołajek. Moto Mikołajki 2014. Znaczy nie pojawiać się na trasie, bo Bartek będzie jechał skuterem, więc ja bym trochę uważała. A ja bym się pojawił na Waszym miejscu na trasie po to, żeby pozdrawić wszystkich motocyklistów, którzy będą jechali w biało-czerwonych strojach Świętego Mikołaja. Ale powiedz, jaki jest cel tej imprezy, bo chyba nie tylko taka przejażdżka. Oczywiście, że nie. Pieniądze będą zbierane na szczytny cel i każdy może się dorzucić, również znajdując stronę, którą zresztą wyświetlimy tutaj na dole, żebyście mogli sobie ją spokojnie odwiedzić. Tak, zapomniałem, jaki jest dokładny adres, ale nieważne. Ważne, żebyście wy nie zapomnieli kliknąć, odwiedzić i wpłacić kilka groszy. Za dzisiaj dziękujemy. Bartosz Musiał. Magda Wilk. Do zobaczenia.
przepraszam, to była moja wina. Magda Wilk, Bartek Pierdoła, Wrun TV. Szanowni Państwo, niezmiernie miło było mi poprowadzić dzisiejszy odcinek z panem Bartoszem. Musiałem. Nie znałem jej z tej strony.